bardzo ważna rzecz w ogóle w RPG-ach i w związku z tym w improwizacji również. Muzyka. Warto mieć kilka bardzo, jakby znać kilka albumów bardzo dobrze, przesłuchać je sobie, nie wiem, siedząc, jeżeli przygotowując się do sesji lub po prostu myśląc sobie o prowadzeniu, puszczając jakiś kawałek, robić sobie do niego właśnie w głowie jakieś opisy, czy to pasujące do muzyki, czy to, nie wiem, właśnie trenując opis jakiegoś przedmiotu czy osoby i sprawdzać, do czego ten kawałek się nadaje, jakie w nas budzi emocje, jakie podejrzewamy, że może wzbudzić emocje w graczach, tak żeby później, kiedy właśnie pojawia się sytuacja na sesji, której się nie spodziewaliśmy, jest jakaś zmiana klimatu, jest jakieś spotkanie z charakterystycznym jakby z BN-em, którego właśnie w tej chwili wymyśliliśmy, żeby mieć tę muzykę i żeby móc od razu podłożyć odpowiednią rzecz pod daną sytuację. To jest dokładnie tak jak z wszystkim. To znaczy, im więcej będziemy sobie trenować opisywanie, im więcej będziemy się zastanawiać nad tym właśnie, jak coś by pasowało do przygody, tym później będziemy na większym luzie improwizując. Ja jeszcze może podzielę się taką myślą, że na przykład dla mnie improwizacja, ja bardzo lubię improwizować na sesji, albo raczej źle się czuję na sesji, na której nie improwizuję, ponieważ wiem, że jeżeli mam bardzo, bardzo mocno przygotowany scenariusz, w którym zależy mi na tym, żeby pojawiły się jakieś sceny, to tracę kontakt z graczami na zdrowie, w tym sensie, że przestaję się zastanawiać nad tym, czego oni chcą, a zaczynam się zastanawiać nad tym, co zrobić, żeby ta sesja potoczyła się do kolejnej sceny, którą mam wymyśloną. I wtedy ta sesja zamienia się bardzo często w... Im lepiej jest przygotowana, tym bardziej zamienia się w sesję liniową, która gdzieś tam graczy pcha w kierunku, który ja sobie wymyślę. Ja wiem, że tego nie lubię, wiem, że gracze tego nie lubią i dlatego wolę mieć wymyślony szkielet sesji. Natomiast mimo wszystko z założeniem, że wiele rzeczy będę musiał wymyślić na bieżąco, wiele rzeczy będę musiał dopasować właśnie do tych postaci, które są. Z drugiej strony, ja mam wrażenie, że czasami w niektórych typach sesji, jeśli chcę doprowadzić do jakiegoś określonego skutku, na przykład przy sesjach detektywistycznych, warto jest mieć część rzeczy oczywiście modułowo przygotowane w czasie. Nie? Jak najbardziej, znaczy, zwłaszcza przy sesjach detektywistycznych, bo warto, żeby ta, albo właśnie przy jakichś sesjach związanych z intrygą, warto, żeby to miało sens, tak? Bo jeżeli w czasie sesji zaczniemy się zastanawiać, kto właściwie zabił, czy właściwie i jakie mógł zostawić ślady, to może się skończyć dużym wyrażeniem. Ale to bardziej chodzi o takie sytuacje, że wiem, że są mistrzowie gry, którzy lubią sobie na przykład wymyślać, jak dokładnie opiszą wygląd fasady dworku, do którego dojadą gracze w pewnym momencie, jak dokładnie będzie wyglądał NPC, który z tego dworku wyjdzie ich przywitać. Często nawet przygotowują sobie opisy danej rzeczy. I to jest... Wiem, że dobrym mistrzem gry to często wychodzi w bardzo fajny sposób. Jest to scena jakoś tam przygotowana pod muzykę i To może w fajny sposób działać. Z drugiej strony, jeżeli ja na przykład na sesji mam mniej więcej zaplanowane, że oni gdzieś do tego dworku dojadą i że tego NPC-a spotkają, to ja wolę sobie zostawić to na moment, kiedy oni tam będą. Ponieważ, tak jak mówiłem wcześniej, nie wiem, czy ta sesja wcześniej z planowanej dosyć, powiedzmy, hardkorowej sesji o ciężkim klimacie, gdzieś brudnej, z padającym deszczem i tak dalej, powiedzmy takiego Warhammera z jesiennej gawędy, tak? Na przykład zmieni się w jakąś sesję epicko-heroiczną, gdzie gracze już podjęli kilka wyborów pokazujących, że zamierzają grać bohaterami, a nie ludźmi, którzy tam dają się w jakiś sposób kupić, zniszczyć czy coś takiego. I w tym momencie uważam, że
Można ten dworek opisać bardziej, jakby, żeby pasował do danej sceny. Inna będzie scena, kiedy inaczej ten dworek będzie wyglądał, kiedy oni dojeżdżają nocą, zmęczeni, poranieni i nie wiem, nie wiedzą jakby z jakimś moralnym problemem, bo nie wiem, zabili kogoś, kogo tak naprawdę nie chcieli zabijać. A inaczej, jeżeli dojeżdżają tam pewni siebie, wioząc, nie wiem, uratowanego przyjaciela rannego, szczęśliwi z wygranej bitwy, tak? W tym momencie ja jako mistrz wolę ten dworek opisać już w momencie, kiedy gracze tam przyjadą. Oczywiście ja będę miał jego plany, tak? To znaczy nie mówię o tym, że również zmieni się układ pomieszczeń, tylko bardziej właśnie chodzi o takie opisy jak fasada, jak klimat, w którym on będzie, jak chociażby moment, w którym pojawi się embed. Ja tak wolę, tak? Uważam, że tak jak mówiłem wcześniej, to może doprowadzić do czegoś takiego, że pomysł, który przyjdzie nam na sesji, będzie lepszy niż pomysł, który przyjdzie nam przed sesją, bo będzie zwielokrotnionym wspólnym doświadczeniem z graczami danej rozgrywki. Będziemy lepiej czuli to, czego oni chcą w danym momencie. Będziemy my również nakręceni na jakieś fajne rzeczy i jakby z tego powstanie coś, moim zdaniem, bogatszego niż co moglibyśmy wymyślić przed sesją w domu, zastanawiając się, jak to zrobić. To oczywiście można się z tym nie zgadzać. Ja wiem, że są różne style prowadzenia, ale zachęcam do spróbowania. Żeby zostawić sobie różne rzeczy do wymyślenia, do opisania na sesji. To, do czego nie zachęcam, żeby zostawiać właśnie improwizacji, to są główne wątki fabularne. Czyli mimo wszystko, jeżeli mamy już jakiegoś głównego złego, tak zwanego, który psuje szyki drużynie, próbuje ją zabić, nie wiem, pali ich wioskę i tak dalej, to mimo wszystko warto wcześniej wiedzieć, dlaczego on to robi, zastanowić się, kim jest. Oczywiście, jeżeli gracze w pewnym momencie trafią na jego sługów, to tych sługów można sobie bardzo, bardzo, bardzo szybko wymyślić. Nie wiem, czy to będzie paru, powiedzmy, żołnierzy jego, czy to będzie jakiś jego bliższy sługus. Ktoś, kto musi również myśleć, ale to będzie nam łatwiej wymyślić w momencie, kiedy mamy tego głównego złego jakby już opracowanego wcześniej, bo wątki fabularne najtrudniej się klei, bo jakby w momencie, kiedy się improwizuje, najłatwiej jest, żeby one wyszły jakoś spod kontroli i w tym momencie gracze nas najczęściej mogą zaskoczyć jakimś niewygodnym pytaniem w stylu, ale jak to jest możliwe, że on jest w niej zakochany? Przecież mówili, że on jest gejem na przykład, tak? I w tym momencie trzeba... A właśnie, to może ona też jest gejem. Może ona też jest gejem. I to jest właśnie taki jeszcze dodatkowy trik, jeżeli się zapędzimy gdzieś w tej improwizacji i coś nam się pomiesza, to jest ten klasyczna odpowiedź na pytanie gracza, ale przecież on jest centaurem, więc jak to wszedł po tej drabinie? I wtedy odpowiadamy, no właśnie, jak to jest, że wszedł? Wtedy gracz zaczyna się zastanawiać i jest przekonany, że wydarzyło się coś niesamowitego i powinien zwrócić na to uwagę, a my możemy już, mamy kolejnych 5 minut, żeby zastanowić się nad tym, jak to się stało, że on przeszedł.